okazji Międzynarodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, już po raz 10 w Polsce, a trzeci raz w samym Zwoleniu, odbyła się kolejna edycja Biegu Tropem Wilczym. Wydarzenie, podobnie jak w minionych latach, przyciągnęło mnóstwo uczestników w różnym przedziale wiekowym, którzy za sprawą wspólnej rywalizacji postanowili oddać hołd poległym żołnierzom. W ramach wydarzenia odbył się także bieg Enea na dystansie 5 km, w którym wzięło udział niespełna 30 osób. Najlepszym sposobem nauki jest nauka przez zabawę. Tu jest trochę elementów zabawy, trochę elementów nauki, trochę elementów sportu, ruchu, integracji. Ena ufundowała takie dosyć przyjemne nagrody elektroniczne, powerbanki, różne gry komputerowe, także IPN wspiera tego rodzaju inicjatywy. Także to jest bardzo dobra forma i jeśli tylko mogę, to uczestniczę w takich przedsięwzięciach. Wydarzenie poprowadził profesor Marek Wierzbicki z radomskiej delegatury IPN, który przedstawił historyczne znaczenie pamięci o żołnierzach wyklętych, a za jego organizację odpowiedzialny był Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej Okręg Staropolski. Oficjalny patronat nad tegorocznym biegiem objęła Enea Wytwarzanie, która od lat czynnie angażuje się w wydarzenia kulturalne i sportowe w regionie. Enea jest dumna z tego, że może wspierać tak fantastyczne przedsięwzięcia, które mówią o patriotyzmie i o bohaterstwie. Bohaterstwie ludzi, którzy nie wahali się oddać życie za ojczyznę. Mam nadzieję, że nigdy to pokolenie nie będzie musiało tego robić, ale młodzież musi mieć dobre wzory. I to jest w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu. Oprócz kultywowania pamięci o antykomunistycznej partyzantce i żołnierzach walczących z okupantem, tegoroczne wydarzenie miało również charakter zbiórki, z której środki przeznaczono na pomoc uchodźcom z ogarniętej wojną Ukrainy. Widać, że taka impreza połączona, historia połączona ze sportem, jak najbardziej jest teraz chyba na czasie, bo chodzi o zdrowie, o kondycję, no i o to, żeby wspólnie spędzać czas, no ale też w kontekście zagrożenia ze strony Rosji, która zaatakowała Ukrainę, gdzie też oni walczą teraz właśnie o swoją wolność, a więc wątek wyzwolenia i wolności od okupanta jest cały czas aktualny, jak najbardziej. Podczas wydarzenia odczytano również list napisany przez prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Andrzeja Dudę, w którym prezydent podziękował wszystkim, którzy podtrzymują pamięć o minionych wydarzeniach. Według posła Marka Suskiego w związku z obecną sytuacją na Ukrainie solidarność z naszymi sąsiadami oraz kwestia integracji wśród wszystkich Polaków są dziś potrzebne jak nigdy wcześniej. Jak widać z tego, ile osób dzisiaj przyszło na ten bieg, to znaczy, że jest wielka potrzeba bycia razem, integracji, czucia się wspólnotą, a jednocześnie dzisiejszy bieg też był dedykowany obrońcom Ukrainy. Nagrody oraz upominki dla tegorocznych uczestników biegu ufundowała Enea Wytwarzanie oraz Lubelski Oddział Instytutu Pamięci Narodowej.